Fani japońskiej motoryzacji, mimo niepogody, zjechali się w minioną sobotę do Ostrzeszowa. Wszystko to w ramach drugiej już edycji Sake Day, której organizacji podjęła się grupa znajomych. Co ich łączy? Pasja, zaangażowanie i oddanie całemu tematowi, bo tu nie tylko jest kwestia tego, że organizujemy to w sposób profesjonalny, ale też to, że grupą znajomych, każdymi jakimi mogliśmy umiejętnościami, zebraliśmy się tu, zorganizowaliśmy taką imprezę. Druga kwestia jest też taka, że chcemy w naszym rodzinnym Ostrzeszowie promować motoryzację japońską, a też przez to integrować ludzi, żeby też rodziny przyjeżdżały, żeby patrzyły i podziwiały te stare samochody. Stare, nie w tym złego słowa znaczeniu, oczywiście w tym kwestii, żeby poszerzać wiedzę, żebyśmy się tu spotykali i żeby było nas coraz więcej. Jest to druga edycja, miejmy nadzieję, będą kolejne, będą większe. No, na pogodę nie mamy wpływu, ale to nic nie przeszkadza. Karol Pastucha, jak mówi, Japończyka we krwi, ma już od 17 lat. Było bardzo dużo samochodów japońskich, Hondy, Accord, Suzuki i tak dalej, a w obecnej sytuacji jedna z pięknot z lat 90. Mazda MX-5. My w Europie bardziej chwalimy tą motoryzację z zachodu, ale nie zapominajmy o Japończykach, którzy byli bardzo dobrymi inżynierami i te samochody tworzyli nienagannie i perfekcyjnie. Okazuje się, że pasjonatkami japońskiej motoryzacji są również kobiety. Jeździmy rok w rok od 7 lat na te wszystkie zloty właśnie japońskiej motoryzacji i brakowało nam czegoś takiego tutaj w pobliżu, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś takiego sami. Tak naprawdę mamy tutaj głównie naszych znajomych, z którymi spotykamy się rok w rok na zlotach. Mamy osoby z Opola, mamy osoby z Wrocławia, mamy osoby z Ostrzeszowa, z całej Polski. Tak naprawdę możemy tutaj zobaczyć samochody z całej Polski. Są to samochody typowo japońskie. Na parkingu za restauracją Cliff nie zabrakło samochodów takich marek jak Toyota, Mazda czy Honda. Pod sceną dostrzec można było również prawdziwą perełkę – Toyotę Corollę A86. Dla wielu to jest stara Toyota Corolla. Dla mnie to jest właśnie spełnienie marzeń, ponieważ jest to auto bardzo ikoniczne, jeśli chodzi o japońską popkulturę. To auto startowało w zawodach driftowych, do dzisiaj w sumie startuje. Od momentu, kiedy zobaczyłem pierwszy raz to auto, czy w jakichś właśnie grach, czy w filmach, czy w bajkach, zawsze chciałem to auto mieć. I no właśnie tak wygląda spełnienie marzeń. Dopiero tak naprawdę dzisiaj o pierwszej nocy skończyłem polerować przednią maskę, bo ono zostało zbudowane. Teraz jeszcze nie jest w finalnej wersji, ale właśnie no, każdy powinien moim zdaniem dążyć do spełnienia swoich marzeń, ponieważ marzenia trzeba spełniać, na ziemi jesteśmy tylko chwilę, tak? Organizatorzy Sake Day nie zamierzają odpoczywać, wybiegają już w przyszłość i zapraszają na trzecią, przyszłoroczną edycję wydarzenia.